Mamy nowego selekcjonera, selekcjonerkę reprezentacji polskiej, panią Ninę Patalon. Muszę powiedzieć, że nie jest to żaden ryzykowny wybór, ale to jest danie, że tak powiem, możliwości wykazania się trenerce młodej, trenerce, która jest bardzo ambitna, trenerce, która zna bardzo dobrze naszą piłkę, piłkę kobiecą. Prowadzenie reprezentacji polskiej jest ogromna nobilitacja, to jest... Myślę, że marzenie każdego trenera. Jest to na pewno dla mnie ogromny zaszczyt, jednakże wiem, jak duże jest to wyzwanie. Mam świadomość, na jakim jesteśmy etapie w całym procesie rozwijania piłki kobiecej w Polsce. I jest to proces, który cały czas pokazuje, że jesteśmy na tej krzywej rosnącej, ale my nie możemy na tym poprzestać. Musimy cały czas chcieć więcej i mamy też świadomość, że musimy wymagać od siebie coraz więcej. Chcemy, żeby pani Nina Patalon prowadziła reprezentację co najmniej do końca eliminacji do Mistrzostw Europy w 2025 roku, czyli do 2024, a potem jeżeli się zakwalifikujemy, bo to jest nasz cel, to będzie miała kontrakt aż do końca Mistrzostw Europy, a potem już inni będą decydowali, czy przedłużyć, czy nie przedłużyć. Myślę, że dzisiaj jest bardzo ważny dzień, bo po raz pierwszy, w moim przypadku, po raz pierwszy losowanie grupy eliminacyjnej do Mistrzostw Świata Kobiet, które w 2023 roku będą w Australii i Nowej Zelandii, czyli bardzo ciekawy wyjazd, ale na pewno też dużo emocji nas będzie czekało. Sześć drużyn: Norwegia, Belgia, Polska, Albania, Kosowo, Armenia, to jest nasza grupa. Dziewięciu zwycięzców bezpośrednio wchodzi do finałów, później jest jeszcze baraż dwustopniowy, gdzie dwa zespoły mamy 11 miejsc dla europejskich państw. Atrakcyjni przeciwnicy, na pewno musimy mieć świadomość, że każdy mecz będzie bardzo ważny, każdy. Chcielibyśmy nawiązać przede wszystkim rywalizację z tymi, którzy już od dawna wyznaczają trendy i kierunki. Cieszę się, lubię dać szansę młodym, ambitnym ludziom i Nina taką młodą, ambitną trenerką jest. Nina, życzę ci wszystkiego najlepszego, jak najwięcej zwycięstw. Masz wszystko, żeby z tą drużyną rozwijać polską piłkę kobiecą. Wszystkiego najlepszego.